Zapraszamy. Nastawienie na polski. Tak. Naszego moca tutaj można spotkać w wielu gazetach, na różnych festiwalach. Lampa, którą na pewno znacie, zrobiona z filcu, dostała wyróżnienie w konkursie Machina Design Awards 2009. Obwieszanie się metkami. Lampę zrobiono z metego dnia. Każda dziewczyna rozumuje dużo rzeczy, później może sobie je zawieść na lampę i podsumować, ile wydała na ciuchy. Dlatego można samemu tworzyć tę lampę, dodać swoje metki. To najnowsza seria recyklingowa stworzona z recyklingowych panelów. Większość otrzymujemy od Międzynarodowych Praw Równościowych i tworzymy z nich torty, biżuterię. Pinkwa Design, jak powiedziałam, to też promocja polskiego designu. Pokazujemy polski design i sprzedajemy go w naszym sklepie. Głównie produkty także recyklingowe, promujące ideę previous i już designu. Pierwsze projektantki, biurokracja, absolwentki Ludzkiej Akademii. Miejsce działające, robią meble z naturalnego drewna. Trochę inspirowane starymi meblami polskimi. Kapuko, czyli Adriana Kowalska, te, które znajdziecie w Olokach i Warzywach, stworzony z osna pecucha. Wygodny. Miło się czyni, tylko nie dostał. Malako, czyli grupa z miasta. To jest ich najnowszy projekt. Sofar 100% recyklu z papieru. Wygodna, trochę przeszczyt, ale bardzo mi się trzeba na śniadki. Nasza ludzka firma robi wszystko z filcu. Fantastyczne torebki, które możecie podziwiać na przeszkoliku, a także rzeczy na skór, podkładki, wierzniki. Wszystko totalnie eko. Magda Godawa. Fantastyczne rzeczy, które tworzy, są zrobione z papieru. Wyplatamy. Tradycyjną metodą. Tak, jak z Wikiny, tylko że z papieru. Magda robi także warsztaty, jak ktoś chce się nauczyć i zrobić sobie coś swojego, zapraszamy. Dola Design, czyli dziewczyny też z Łodzi. Na pewno znacie ten zegar z tą nagrodą na naszym ludzkim festiwalu, nagrodę Make Me. Robią też rzeczy, przetwarzają rzeczy, które znajdą się na świetnikach, robią się do nowych.
na druki, na materiale cyfrowo, tworzy z nich torebki, poduszki. Głównie inspiruje się ludową sztuką. Ta banda, fantastyczni ludzie z Trój Miasta, ich głównym materiałem jest sklejka. Robią meble, oświetlenie. I tu na przykład jest krzesełko, którym można się bawić, bo te kolorowe poduszki można sobie układać. Inżynieria designu. Nasi przyjaciele z Warszawy specjalizują się w oświetleniu.